Publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji to czarny dzień polskiej demokracji. Dlaczego? Dlatego, że zerwano kompromis aborcyjny, który w Polsce funkcjonował od 30 lat. Dlatego, że to zamach na prawa kobiet. Dlatego, że to zamach na życie, zdrowie i godność Polek. Dlatego wreszcie, że to świadome wyprowadzenie kobiet na ulicę w czasie pandemii. Dlatego również, że to pseudotrybunał i pseudowyrok. Dlatego wreszcie, że Polska dołącza do takich krajów jak Salwador, Honduras czy Kamerun. Innymi słowy, cała Europa, cały świat liberalizuje przepisy aborcyjne, a my je zaostrzamy. I teraz dygresja. Rząd Zjednoczonej Prawicy zawsze wtedy, kiedy ma problemy, zawsze wtedy, kiedy próbuje uciec od odpowiedzialności, wtedy odwraca uwagę. I takim powodem była, jest i niestety będzie sprawa aborcji. Są kwestie ideologiczne. Rząd dzisiaj nie panuje nad tym chaosem, nad tym bałaganem w służbie zdrowia, nad szczepieniami, nad bankructwem branży turystycznej, branży gastronomicznej, polskich dramatów, polskich przedsiębiorców, a przede wszystkim nad konsekwencjami nadciągającej trzeciej fali koronawirusa i tej bardzo groźnej, i tej bardzo, powiedziałbym, śmiertelnej odmiany koronawirusa, jakim jest odmiana brytyjska. I dlatego co robi? I dlatego w sposób taki absolutnie cyniczny, wyrachowany, wyprowadza Polki na ulicę, wyprowadza ludzi na ulicę w czasie szczególnym, w czasie obostrzeń, w czasie pandemii. Nie było, nie ma i nie będzie na to zgody. Byliśmy, jesteśmy i będziemy z Polkami. Chciałbym z tego miejsca Państwu zagwarantować, jak opozycja wygra wybory, to te prawa kobiet zostaną przywrócone. Dzisiaj magister Przyłębska, dzisiaj Jarosław Kaczyński w sposób cyniczny i wyrachowany, raz jeszcze to powtórzę, wyprowadzają ludzi na ulicę, by przerzucić odpowiedzialność za ten chaos, za ten bałagan na zbuntowane kobiety i na nieodpowiedzialną opozycję. Bo nie radzą sobie z rządzeniem, nie radzą sobie z pandemią, nie radzą sobie z systemem szczepień, nie radzą sobie z dramatem polskich przedsiębiorstw. Dlatego świadomie, dlatego celowo i cynicznie wyprowadzają Polki na ulicę. Nie było, nie ma i nie będzie na to zgody. Raz jeszcze chciałem to powiedzieć i raz jeszcze zagwarantować, że przywrócimy Polkom ich prawa. Prawa do wolnego decydowania. To jest wasze prawo.